Dzisiaj eksplorujemy willę zwaną Domem Żyda. Jak widzimy, kilka lat temu miał miejsce pożar, dlatego ta willa jest w ruinie. To wchodzimy do środka. Są tutaj kamienne schody. Wejście. Korytarz prowadzący do różnych pomieszczeń bądź komnat. Pierwsze pomieszczenie. Różne malowidła. Cegła. Jak widzimy, z biegiem lat natura robi swoje. Wiele na temat tego obiektu nie powiem, ponieważ nie znalazłem żadnych informacji. Ale mimo wszystko zobaczcie, jak ten obiekt, właściwie jego ruiny, pięknie wyglądają. Jest dzisiaj słonecznie i w miarę ciepło, więc pogoda dopisuje, sprzyja dzisiejszym wyprawom. Oczywiście otwartym pozostaje pytanie, jakie funkcje mógł pełnić ten obiekt. Dobrze, teraz jesteśmy w piwnicach tej willi zwanej Domem Żyda. Jak widzicie, jest tu nieco ciemno, więc musiałem odpalić lampę. Swoją drogą pierwszy test lampy diodowej.
ale... No tutaj też ślady pożaru, zniszczenia. Ale zobaczcie, jak te kolumny, jak te wejścia, jak te filary zachowały się, klimatycznie naprawdę wyglądają, robią wrażenie. Wrażenie jak najbardziej pozytywne. Co tutaj się znajdowało? Może łazienki? Dobrze, chodźmy dalej. Wracamy w takim układzie. Słuchajcie, jak to człowiek może się pozytywnie zaskoczyć na urbexie? Zobaczcie, co znaleźliśmy. Świeża butelka Ballantines. Także wasze zdrowie. Dobrze, poeksplorowaliśmy piwnicę. Jeszcze tylko schodami wejdziemy na górę. Pokażemy to, co zostało z góry. I kończymy. Szanowni Państwo, niestety nie ma tutaj podłogi, więc radziłbym tu nie wchodzić. Także nie ryzykujcie, naprawdę, nie warto dla kilku ujęć filmowych czy zdjęć ryzykować upadku z wysokości. Dobrze, już wychodzimy. Tutaj nasz kolega Krzysiek, towarzysz dzisiejszych urbexów. I to tyle dzisiejszej eksploracji.